Chyba najgorsze, co może się przytrafić początkującemu twórcy aplikacji mobilnych czy rozwiązań mobilnych, jest sytuacja, w której wypuszczamy na rynek czy do kręgu naszych odbiorców nasze rozwiązanie, po czym okazuje się, że nie do końca coś działa. Dotyczy to również tych aplikacji, które tworzymy jako mobilne strony internetowe. Dlaczego tak jest? Ten prosty wykres pokazuje, ile różnego rodzaju przeglądarek stosuje się w telefonach komórkowych. Tak naprawdę nie ma jednego wzorca, ani jednej przeglądarki. I mimo, że z czasem to się zmienia, to jednak w dalszym ciągu, nawet na końcu naszej listy, pod koniec 2012 roku, widzimy, że króluje raz, dwa, trzy, cztery, pięć czy sześć wiodących przeglądarek, wiodących liderów produkujących przeglądarki internetowe na telefony komórkowe. Pomimo, że przeglądarki te powinny spełniać standardy, wysokie standardy wyświetlania stron internetowych, to jednak może się zdarzyć, że na różnych telefonach, na różnych przeglądarkach stworzona przez nas treść może wyświetlać się inaczej. Najczęstsze błędy, które się zdarzają, to chociażby to, że nie zawsze czcionki wyświetlają się poprawnie, chociażby polskie znaki. Nie zawsze treść chce się wyświetlać w sposób responsywny, na przykład zdjęcia nie skalują się do rozmiaru okna urządzenia mobilnego. I dlatego zanim wypuścimy naszą treść gdzieś szerzej do kręgu naszych odbiorców, powinniśmy dokładnie przetestować to, w jaki sposób nasza aplikacja, nasza strona mobilna zachowuje się na różnych urządzeniach i w różnych przeglądarkach, gdyż jak widać jest ich wiele. Możemy stworzyć prosty scenariusz dla naszych przyjaciół, których poprosimy o testowanie, aby sprawdzili właśnie te kluczowe elementy, czy działają poprawnie. Więcej o testowaniu, o tym jak zrobić to poprawnie, szybko i bez bólu na stronie naszego projektu. Zapraszam.